Witam w kolejnym filmiku w krótkiej relacji perfumowej z mojej dzisiejszej wizyty w pewnym sklepie kosmetycznym, gdzie przy okazji było kilka zapachów. Muszę przyznać, że to były wrażenia zapachowe traumatyczne. Do tej pory na samą myśl o tym mam wręcz, tak powiem, nudności, po prostu kompletnie mnie mdli. Zemdliły mnie te zapachy, gdzie i tak żadnego nie użyłam na siebie, ale po prostu zemdliło mnie obcowanie z nimi nawet w formie bloterkowej. Był to totalny błąd, po prostu, że w ogóle się na to skusiłam. Ale cóż, chodzi o zapachy Alvernum, chyba tak to się wymawia. Zapisuje się przez 2 L. Jest to polska marka niedrogich zapachów, które na przykład widywałam w Hebe. Tutaj akurat w takiej drogerii, nie wiem, to jest jakby taka... Jest pewna drogeria polska Jasmin, czy Jaśmin. I to jest... Ona się nazywa jakoś ta, w której ja byłam, Lila, chyba Róż, i to jest, one są jakoś razem połączone, dlatego że asortymentowo podobne, chociaż tamta Jaśmin ma większy asortyment. Tutaj z zapachami było generalnie bardzo mało zapachów. Jeżeli chodzi o testery, to właśnie było tylko Alvernum. Były też zapachy indyjskie w formie olejkowej, poświęcone jednemu motywowi, jednej nucie. I wcześniej dostawałam zapytanie o te Alvernum i postanowiłam, że to sprawdzę, co było dużym błędem. Dlatego, że miałam użyty globalnie przepiękny zapach, z którym przepięknie mi się obcowało. Wycofany zapach Rips Rubrum, którą opowiadałam w innym filmiku, po prostu piękny zapach, który ma w sobie słodycz, która i tak może być męcząca, gdy jest ciepło, ale jest to wszystko takie po prostu udane i jakościowe. Natomiast w momencie, kiedy nastąpiła zmiana pogody dzisiaj na taką aurę bardziej cieplejszą, to już miałam wrażenie, że nawet już ta słodycz Rips Rubrum trochę może mnie męczyć. A jak już sprawdziłam te 3 zapachy Alvernum, o których mówię, na bloterkach i miałam przez chwilę te bloterki w ręce, po prostu jakoś tak ta aura dziś była koło mnie, to nawet nie pomogło szybkie wyjście z tej drogerii, wyrzucenie tych bloterków i przestrzeń, powietrze. Na szczęście jakoś odreagowałam i wyjściem z tej sytuacji było porządne zaaplikowanie sobie czegoś kompletnie innego, czegoś świeżego, czegoś realnie aromatycznego, zielonego, czyli cudownego ogródka poety Odeitali. Natomiast zapachy, o których mówię, te traumatyczne, to potestowane. Iris z patchoulą Alvernum, kwiat wiśni z piżmem oraz konwalia z jaśminem. Ta konwalia z jaśminem wypadła ogólnie najlepiej. Nie był to jakoś wybitny zapach, ale no, nie był traumatyczny. Najbardziej traumatyczny swoją mocą, ciężkością, taką właśnie taką trochę wtórnością, płaskością, to był ten słodziakowy Iris z patchoulą, który przypominał mi taką nieudaną wersję, nie wiem, zapachów Jimmy Choo czy Flower Bomb. Kwiat wiśni.